Witam bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie tygodnia na dzień 17 stycznia 2023 roku. Dziś pogadamy sobie o fenomenalnym skinie Łodzi, jak i równie ciekawym skinie do Torcza. Serdecznie zapraszam. I powiem szczerze, że na ten skin czekałem od lekko ponad tygodnia, odkąd go zobaczyłem na przeciekach. I kurde, ale on jest piękny. Naprawdę, i chwała Arenie, że nie jest za klucze, a za 1600 gemów. Okej, bardzo dużo, bo ponad 500 golda, ale no zobaczcie. No, zobaczcie tego skina. Czy to nie jest piękne? Tradycyjna, skromna, pozornie słaba łódź. Okej, przy innych wąska i mizerna. Ale nie jest to jej silną stroną głównym, creme de la creme, bowiem jeżeli ktoś nie zauważył, ma od zawalenia latarni. Tak. I one prawdopodobnie dają światło. Tak jak zresztą kiedyś był też inny skin z taką wielką latarnią na przodzie, on dawał także światło. I nie wiem, jakie to ma sloty do malowania, ale jeżeli da się zmienić ich kolor, tych lamp, no to jestem w raju. Mam wrażenie, jakby ktoś z deweloperów obejrzał poprzednie filmy i wreszcie dał skina ze szczegółami. Z masą szczegółów. No przecież to ma małe fajerwerki na tyle łodzi. No, jakieś obwiązane sznury dookoła, by ten cały maszt i to wszystko się trzymało. No może za bardzo mi odwala, no ale no popatrzcie na to, no czy to nie jest fenomenalny skin? Nie jestem jakimś fanatykiem łowienia na żywo, tak naprawdę w ogóle nie łowię, ale w grach komputerowych łodziak i łowienie to coś, co bardzo mnie uzależnia. Jest bardzo odprężające, a i często można naprawdę fajnie na tym zarobić. I szczerze mówiąc, ostatnio tylko na tym znów opieram swoje granie w Guild Warsa, no ale nie tylko człowiek z kifem żyje, bowiem do gry dodali także torcza za 600 gemów, kamienną magmową łapę, z której tryska magma aka lawa. Skin dla miłośników ognistych klimatów, więc jeżeli robicie jakiegoś kamiennego, ognistego, magmowego żywiołaka ze swojej postaci, ten skin mega wam się spodoba. Prócz tego wszystkiego warto wspomnieć o nieskończonych narzędziach za 800 gemów sztuka. I tu wspomnę, że takowe narzędzia nieskończone zdobywacie za lając statuetki, które dropią choćby z kluczy, które można farmić, oczywiście poradnik jak to zrobić macie w opisie filmu. Także jeżeli nie chcecie wydawać kasy, a macie statuetki, myślę, że zawsze warto skorzystać. Prócz tego 20% taniej slot na postać, także wydaje mi się, że warto zainwestować, jeżeli ktoś bardzo chce zrobić na przykład inną klasę. Także to tyle, jeżeli chodzi o przegląd sklepu w tym tygodniu, de facto dosyć krótki, jednak bardzo ciekawy, bardzo ładne skiny oraz fajna okazja, żeby kupić sobie nieskończone narzędzia, jak i slot na postać. Dajcie łapkę w górę oraz komentarz, czy skin do łodzi, czy na przykład do torcza wam się podoba. Jak i nie zapomnijcie dać suba z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z nowymi filmami. Mówi do was Sizu, hej!